wygodne łóżka, fotele, biurka i wszystko to, co sprawia, że młody człowiek czuje się komfortowo w czterech ścianach. Tu jednak nie o wygodę chodzi, a o bezpieczeństwo nie jednej osoby, a kilkudziesięciu. Prawie 30 młodych ludzi znalazło schronienie w nowo wybudowanej regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Bytomiu. Tu będą się uczyli żyć od nowa. Magda Sincewicz. Nikolas uśmiechem oprowadza gości dzisiaj po nowym domu. Jak się teraz będziesz czuła w tej nowej przestrzeni? Mega fajnie, jakby to był mój, mój sam dom. Nowy. Nowy, choć w budynku, który stoi tu od dawna. Po generalnym remoncie zarówno wnętrz, jak i tego co na zewnątrz, miejsce jest nie do poznania. Pierwsza zastępcza to jest coś bardzo trudnego, a z drugiej strony muszą być to warunki naprawdę na najwyższym poziomie i też tutaj czuć, że te podejście opiekunów, kadry w stosunku do dzieci jest no, naznaczone ogromnym sercem, a to myślę, że... Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jakie to jest ważne i potrzebne, żeby te dzieci, które są pokrzywdzone w jakimś stopniu przez los, nie tylko tak rodzinnie, ale też zdrowotnie, mogły zostać w miejscu, które jest dla nich przyjazne miejscu, które dzięki współpracy wielu osób powstało w zaledwie 9 miesięcy. Koszt inwestycji to niecałe 19 milionów złotych, większość pochodzi ze środków unijnych. Jak tłumaczą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, to pierwsza tego typu placówka, ale nie ostatnia, w planach są kolejne, będą mogły z nich skorzystać wszystkie gminy i powiaty, a także rodziny zastępcze. Planujemy pięć takich regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych, czyli wsparcia pieczy zastępczej, powołać właśnie w naszym województwie w różnych subregionach, tak aby właśnie powiaty gminy miały wsparcie specjalistyczne. Schronienie w nowym miejscu znajdą zarówno ci najmłodsi, jak i nieco starsi do 18 roku życia. Nastolatkowie będą mogli przygotować się do dorosłego i samodzielnego życia w specjalnie przygotowanym do tego mieszkaniu. Dzieci, które przebywają do nas, przeszły tak niekiedy trudne sytuacje życiowe, że poczucie bezpieczeństwa, poczucie ciepła, miłości, troski może zniwelować te ciężkie traumy, które kiedyś doświadczyła. Przekonają się już o tym niedługo, do nowego domu wprowadzą się już w czerwcu.